Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj pora rozpakować słuchawki, które niestety już troszeczkę u mnie leżą, nie miałem czasu ich ruszyć. Natomiast są to słuchawki, które na pewno Was zainteresują, ponieważ mowa tutaj o Superluxach HD681 w wersji Evo. Podstawową wersję testowałem jakiś czas temu i na pewno zrobimy też osobny film z porównaniem tych dwóch słuchawek i wtedy wyjdą wszystkie różnice. Natomiast dzisiaj zabieramy się za rozpakowanie. Cenę tego modelu podstawowego oraz Evo sprawdzicie sobie w opisie filmu oraz też innych słuchawek od Superluxa. A teraz zaczynamy. Przed nami kartonik z Superluxami HD681 w wersji Evo. Mamy tutaj wersję białą i czarną. Tutaj z tego co wiem jest czarna. Kartonik taki dość prosty, ponieważ to się zdejmuje, a w środku mamy taki najzwyklejszy karton. Natomiast nie opakowanie jest ważne, tylko zawartość. I mamy specyfikacje 50 mm duże przetworniki. Pałąk automatycznie dopasowujący się do użytkownika. Odłączany przewód 1 i 3 metrowy. Zawartość zestawu. I mamy też specyfikację. Średnica 50 mm, to już mówiłem, neodymowe przetworniki, czułość 98 dB, zakres częstotliwości, czyli pasmo przenoszenia od 10 Hz do 30 kHz, bardzo fajnie, moc wyjściowa, oporność 32 ohmy i pozostałe informacje, chociażby o pozłacanym jacku i waga 265 g. Sprawdzimy sobie do recenzji. Tak więc podstawy przyswojone, pora otworzyć. Dobra, jak widzicie mamy wydziurkowane logo Superluxa, ciekawa technika i same słuchawki. We wnętrzu jeszcze więcej prostego kartonu, ale to oczywiście, jak już mówiłem, nie jest w ogóle ważne. Ważne jest to, jak te słuchawki zagrają, jaki będzie komfort użytkowania. Więc słuchaweczki już są uwolnione, jeszcze zajrzymy sobie do środka. Widzimy resztę akcesoriów. Mamy instrukcję. Zobaczcie, przejściówka z małego jacka na dużego, może się przydać. Następnie przewody metrowy i 3 metrowy. Metrowy, jeśli na przykład zabieramy te słuchawki do smartfona, oczywiście podłacane wszystko. Natomiast 3 metrowy do domowego sprzętu hi-fi czy do komputera, jeśli metrówka nam nie wystarcza. Następnie woreczek z logo Superluxa. Moi drodzy, tu mamy ekoskórę, a tutaj mamy też nakładki welurowe. Zobaczcie, więc jeśli komuś by się uszy pociły, tak jak w przypadku tych pierwszych wersji, to możemy sobie zmienić na welur i powinno być lepiej. Co do miękkości, powiem Wam, że są całkiem miękkie. Jest tego dość dużo, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi w akcji. Natomiast zobaczmy jeszcze główne słuchawki. Ok, udało się je oswobodzić, więc widzimy pałąk górny oraz pałąk dolny, który tutaj co prawda chyba w ogóle się nie rusza. Dobra, trochę się rusza, więc zobaczymy, jak to będzie z dopasowaniem. Natomiast tu mamy jeszcze elementy błyszczące. No, troszkę szkoda, że błyszczący plastik, ponieważ ładnie to wygląda, natomiast nie jest praktyczne. Ale dobrze, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Kolejne błyszczące elementy. Plus taki dość dobry tutaj plastik. Tutaj mamy takie poduszeczki powietrzne, po prostu guma w środku wypełniona powietrzem. Natomiast wiem z doświadczenia, że w takich układach to pałąk nie wywołuje żadnego nacisku na głowę, więc nie potrzeba tutaj żadnych poduszek. Rozszerzają się bardzo dobrze i też wydaje mi się, że ten pałąk nie powoduje ucisku od boków. To sobie sprawdzimy oczywiście. Słuchawki przede wszystkim ładne, ładny design, elementy plastikowe, ale udające metal, aluminium, więc ładnie to wygląda. I mamy tutaj wystającą ze słuchawki wtyczkę, gdzie podłączamy sobie przewód. Całkiem fajnie wymyślone, więc powinno się użytkować dobrze. A oznaczenia mamy w środku tak napisane takimi małymi kropeczkami na czerwono, prawa, lewa. No i moi drodzy, same nauszniki. Zobaczcie, duże przestrzenie, powinny wejść całe uszy. Tu mamy jeszcze dodatkową izolację w postaci gąbeczki. No i ponownie skóra syntetyczna. Dość miękka, dość dużo tego jest, więc komfort powinien być, a jak będzie z poceniem się zobaczymy. No i oczywiście jakość dźwięku. Jestem ciekaw, czy one po prostu lepiej wyglądają niż te podstawowe Superluxy, czy też te przetworniki są chociażby nieco ulepszone. Zobaczymy w testach, za jakiś czas na recenzja. Będzie też porównanie z tamtymi starymi Superluxami HD681, tak więc przynajmniej dwa filmy jeszcze przed nami, a na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie rozpakowania. Ceny tych innych modeli sprawdźcie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!